Dlaczego pierwszy list Jana, 5 rozdział, 6 do 8 wersetu znajduje się w Biblii? Takie pytanie. Chodzi o tak zwany fragment janowy i on na przykład w tłumaczeniu Dąbrowskiego brzmi tak. Albowiem Trójca wydaje świadectwo na niebie, Ojciec, Syn i Duch Święty, a Trójca ta jednym jest. I Trójca wydaje świadectwo na ziemi, Duch, woda i krew, a Trójca ta jednym jest. Tak właśnie jest to oddane. W Biblii Brzeskiej, albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie, Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są, a trzej są, którzy świadczą na ziemi, Duch, woda i krew, a ci trzej na jedno się zgadzają. Czyli słowo Trójca jest zamienione przez słowo trzy, albo słowo trzy przez słowo Trójca jest oddane. Kolejna Biblia to jest Biblia Gdańska. Biblia Gdańska. Pierwszy list Jana. 5 rozdział, werset 7. Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie. Tak? Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie, Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. A trzej są, którzy świadczą na ziemi, Duch i woda i krew, a ci trzej ku jednemu są. Tyle Biblia Gdańska. Biblia Gdańska. Tutaj jeśli wezmę Dąbrowski, także Brzeska, siedem. Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie, Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jednoć są, a trzej są, którzy świadczą na ziemi, Duch i woda i krew, a ci trzej na jedno się zgadzają. A jeszcze rewizja warszawska. Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie, Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są i trzy są, które świadczą na ziemi, Duch i woda i krew, a te trzy ku jednemu są. Więc takie pytanie ktoś zadał. Dlaczego? Albowiem Trójca wydaje świadectwo na niebie, Ojciec, Syn i Duch Święty, a Trójca ta jednym jest. I Trójca wydaje świadectwo na ziemi, Duch, woda i krew, a Trójca ta jednym jest. No i dlaczego pierwszy list Jana 5, 6, 8? Ja to podałem jako 5, 6, 8, dlatego że u Dąbrowskiego to się zaczyna od 6 wersetu, w innych przekładach to się zaczyna od 7 wersetu. To jest ten, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie tylko przez wodę, ale przez wodę i krew. To Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą, albowiem trzej są, którzy dają świadectwo w niebie, Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są i są trzej, którzy dają świadectwo na ziemi, Duch, woda i krew, a ci trzej zgadzają się w jednym. No i tutaj wielu przyjaciół kanału pytało o to, czemu włączono albo czemu wyłączono w niektórych Bibliach 1 Jana 5, 7, 8, czyli tak zwanego fragmentu janowego,
z tekstu niektórych wydań Biblii, a w niektórych wydaniach Biblii on jest. I ci, którzy zadawali takie pytanie, też mieli takie doświadczenie, że są wersje biblijne, które pomijają ten fragment bez wzmianki. Są też tacy, którzy argumentują przeciwko włączeniu tego fragmentu, ale znaleźli też wykładowców Słowa Bożego, co już jest skandalem, którzy unikają tego fragmentu, aby uniknąć kontrowersji. No i przyjaciele, którzy właśnie wierzą, że fragment ten słusznie należy do Pisma Świętego, podobnie jak ja, podobnie jak autorzy wielu historycznych wyznań, na przykład Westminsterskiego Wyznania Wiary, Wyznanie Wiary Westminsterskie w punkcie 2.3. W dowodach z Pisma Świętego na twierdzenie Trójcy Świętej Bóg Ojciec, Bóg Syn i Duch Święty cytowany jest właśnie pierwszy list Jana 5.7. I także podobnie jak pobożni ludzie na przestrzeni wieków. Niektórzy z tych ludzi opracowali wpływowe dzieła, na przykład Matthew Henry, albo Dabney, albo Edward Hills. I oni podtrzymali ten fragment w swoich pismach. I celem tej wypowiedzi jest umożliwienie zrozumienia tej kwestii, którzy są przyjaciółmi naszego kanału i przedstawienia powodów, dla których Słowo Boże zawiera fragment janowy, jak będę go dalej nazywał. Inne przezwiska to komma Johanneum lub podobne określenia. Zanim przejdę dalej, chciałbym zaznaczyć, że o ile tekst Pisma Świętego jest natchniony i nie podlega żadnej dyskusji, o tyle numeracja wersetów, czy też pokatalogowanie na fragmenty, to już nie jest kwestia natchniona. Ja w ogóle nie podejmuję się tego, żeby bronić tego, że koniecznie fragment janowy musi być w tym miejscu, choć jest wiele wskazówek, że jest w tym miejscu. Ja uważam, że fragment janowy jest autentycznym Słowem Bożym, co najwyżej nie ma wystarczającego potwierdzenia w rękopisach, że ma być w tym miejscu. Natomiast nie ma dla mnie żadnej wątpliwości, że on jest autentyczny i jest oczywiste, że jest to Słowo Boże. Natomiast nie będę się kłócił z kimś, kto kiedyś, być może w przyszłości, przedstawi dowody, że ten fragment janowy jest częścią innego fragmentu pism Jana. On po prostu jest autentyczny. Na chwilę obecną więcej jest dowodów na to, że powinien być w pierwszym liście Jana 5, 7, 8. Uważam, że niepotrzebnie ulegają przedwczesnej panice ci, którzy z tego miejsca pozwalają go sobie przenieść w inne miejsce albo, co gorsza, w niebyt, bo to też takie przypadki się zdarzają. Więc to jest błąd podważać jego prawdziwość w sensie Słowa Bożego i nie jest to potrzebne, żeby pozwolić go sobie usunąć z tego miejsca, gdyż nie mamy żadnych dowodów na to, że miał być w innym miejscu, a mamy kilka solidnych dowodów, że ma być w tym miejscu. Natomiast mamy niezbite dowody, że jest to autentyczny fragment Słowa Bożego i tak samo jest z niektórymi tak zwanymi kontrowersyjnymi miejscami. Na przykład tak zwana perykopa Nierządnicy z 8 rozdziału Jana. Wszyscy wiedzą, że to jest autentyczny fragment, tylko nie wiedzą, czy ma być w tym miejscu, akurat w 8 rozdziale Ewangelii Jana. Więc jest to zupełnie inny temat. To, że jakieś teksty krytyczne jakiegoś tekstu nie mają, znowu nie znaczy, że jest to nieautentyczny fragment, tylko po prostu grupa naukowców, stosując te, a nie inne kryteria naukowe, taki, a nie inny sposób skatalogowała miejsca z T
tych rękopisów i je tak poukładała. W zasadzie każde wydanie Biblii ma inny układ, inną kolejność ksiąg i zawsze są inne numery wersetów. I to bardzo trudno znaleźć dwie Biblie, które miałyby dokładnie taką samą numerację. Także trzeba pamiętać, że czym innym jest dyskusja naukowa, gdzie są argumenty naukowe na podstawie całkowicie racjonalnych, nieracjonalnych przesłanek, albo też na podstawie statystyki, a przecież statystyka jest wskazówką, ale nie jest dowodem. Więc też trzeba o tym pamiętać, że statystyczny dowód to nie jest dowód. Istotność statystyczna to nie jest prawda. Istotność statystyczna jest istotnością statystyczną. Więc jeśli na przykład mamy coś istotnie statystycznego, to jest to tylko wskazówka, a niekoniecznie musi oznaczać prawdę. A przy katalogowaniu wersetów i umieszczaniu ich w tekstach krytycznych, statystyka gra pewną rolę i na tej podstawie się też ci naukowcy poruszają, ale naukowcy nie mają odpowiedzieć, czy to jest autentyczny fragment Słowa Bożego, tylko oni mają inne zadania. Mają pewien słownik, pewne algorytmy i według tych algorytmów i podstaw naukowych dokonują swojego takiego zaszeregowania. To nie ma nic wspólnego z prawdą. Wszystko wokół nas jest naukowym argumentowaniem i jest tutaj akurat statystyka taka, że wielu uległo temu działaniu i zaczęło przeciwko włączeniu tego fragmentu janowego optować. Ale statystycznie zmartwychwstanie Chrystusa jest całkowicie nieprawdopodobne. Statystycznie stworzenie świata przez Boga jednym tutaj słowem na początku, Bóg stworzył niebo i ziemię, jest niezgodne z dowodami statystycznymi, jest statystycznie nieistotne. W ten sposób urodzenie z dziewicy Marii jest statystycznie nieistotne. Więc te wszystkie rzeczy są niemiarodajne dla życia wiary. Nie możemy się kierować takimi argumentami. A dyskusja naukowa nie toczy się o to, czy jest to tekst autentyczny, czy nie, bo wtedy nie byłaby to nauka, gdyby w ten sposób chciała się wypowiadać w sprawach wiary, tylko czy statystycznie jest potwierdzone na podstawie liczby rękopisów, że jest to w pierwszym liście Jana 5:7, a nie na przykład w pierwszym liście Jana inny numer, inny werset. Wszystko wokół nas, co jest takim światowym bajaniem, bo nauka jest światowym bajaniem, nie ma wpływu na życie wiary. Nauka to są świeckie baśnie. Nie babskie baśnie, nie żydowskie baśnie, tylko światowe baśnie, światowa różnomówność. I na przykład taki człowiek, Stott, naukowiec, twierdzi, że całość fragmentu janowego należy uznać za glosę, podobnie jak słowa w wersecie 8. I zdaniem tego człowieka słowa nie występują w żadnym greckim manuskrypcie, wersji ani cytacie przed XV wiekiem. Po raz pierwszy, zdaniem tego człowieka, pojawiają się w niejasnym łacińskim manuskrypcie z IV wieku, a więc mamy IV wiek, i trafiły do autoryzowanej wersji, ponieważ Erasm niechętnie włączył je do trzeciego wydania swojego tekstu. I są, zdaniem tego naukowca, słusznie nieobecne nawet na marginesie zrewidowanej wersji i innych wersji, zrewidowanej wersji standardowej. Inny z kolei naukowiec z Princeton Theological Seminary, Metzger, stwierdza, że manuskrypt całego Nowego Testamentu pochodzący z XV lub początku XVI wieku jest pierwszym odkrytym greckim manuskryptem,
który zawiera fragment odnoszący się do trzech niebiańskich świadków, czyli z pierwszego listu Jana, 5 rozdział, 7 i 8 werset. Kolejna rzecz to jest taka, jak w obliczu takich stwierdzeń można argumentować za włączeniem tego fragmentu, jak ja argumentuję. Istnieje wiele naukowych powodów dla włączenia pierwszego listu Jana, 5 rozdziału, 7, 8 wersetu, albo 6 do 8 wersetu, i wielu uczonych, którzy podali te powody. Dlatego ja chciałbym, żebyśmy też przyjęli do informacji, do swojego własnego zasobu wiedzy, to, co oni wyrazili. Wielu tych naukowców i wiele tych informacji zostało odtworzonych dosłownie z po prostu faktów, które im były znane, i chciałbym, żeby te słowa, dzisiejszy odcinek jest nieco trudny i techniczny, ale ważny dla tych, którzy interesują się tą kwestią, więc czeka nas trochę pracy. I pierwsza rzecz to tekstowe dowody na włączenie tego fragmentu janowego. Po pierwsze, chciałbym stwierdzić, że stwierdzenie Metzgera, które przed chwilą przytoczyłem, choć na pierwszy rzut oka może sprawić, że ktoś uwierzy, że pierwszy list Jana, 5 rozdział od 7 do 8, nie pojawia się w żadnych pismach sprzed 1500 roku, to jednak manuskrypt 61 był pierwszym odkrytym, a być może jeszcze jest coś przed nami, był pierwszym odkrytym greckim manuskryptem zawierającym ten fragment. Nie jest to najwcześniejszy manuskrypt zawierający ten fragment. Był to jedynie pierwszy znaleziony manuskrypt zawierający fragment janowy. I tego typu informacje, które znalazły się na marginesach wielu wydań Biblii, doprowadziły do wielu nieporozumień w naszych czasach, a tym samym do zamieszania wśród chrześcijan co do ważności tego fragmentu. I na przykład w 1993 roku bardzo dobre studium biblijne Reliego stwierdza, że werset 7 powinien kończyć się słowem świadek. Pozostała część wersetu 7 i część wersetu 8 nie występuje w żadnym starożytnym greckim manuskrypcie, a jedynie w późniejszych manuskryptach łacińskich. A więc nie rozstrzyga się tutaj, czy to jest prawda, czy nie, tylko czy to miejsce jest właściwe do tego, i akurat Ryrie uważał, że nie ma dowodów dla niego w tamtym czasie. Natomiast New International Version, takie tłumaczenie Biblii, twierdzi, że wersety 7 i 8 pochodzą z późnych rękopisów Wulgaty i nie występują w żadnym greckim rękopisie sprzed XVI wieku. No i także New American Standard Bible mówi, że kilka późnych manuskryptów czytało, zawierało ten sporny fragment, a więc jest informacja, że on gdzieś tam funkcjonuje. Także New Revised Standard Version mówi, że kilka innych autorytetów, te z wariacjami, czyta te wersety. Także mamy Amplified Version i ona ma tą część tych wersetów z fragmentu janowego pochylonym pismem, ale nie podaje dlaczego. Także bardzo dobry zestaw Scofield Reference Bible, New Scofield Reference Bible, nie ta oryginalna, która jest za mną, nie ta, bo ta jest Scofield Reference by Edition, ta pierwsza. Natomiast mówię tutaj o New Scofield Reference Bible. Powtarza ten sam sposób argumentacji. Nawet New King James Version wskazuje, że fragment ten nie zasługuje na status tego miejsca. I także są inne wydania, które pomijają od
słowa w niebie do słowa na ziemi, czyli 7 i 8 werset oddaje częściowo. Także Brytyjka tak robi. I tutaj tylko 4 lub 5 bardzo późnych manuskryptów zawiera te słowa zdaniem Metzgera. Jednak wraz z ciągłą edycją tych wersji właśnie anglojęzycznych, wydawania kolejnych wydań angielskich, te notatki mogą ulec zmianie. Metzger przyznaje później, że fragment janowy pojawia się również w manuskryptach z XII wieku, czyli zaprzecza swojej wcześniejszej wypowiedzi, XIV wieku i XVI wieku. A więc to, że czegoś przedtem nie odkryto w XIX wieku, nie znaczy, że tego nie było, a być może część została po prostu zatracona z powodów historycznych, a nie z powodów obiektywnych. Najstarszy fragment cytujący fragment janowy znajduje się w łacińskim traktacie z IV wieku zatytułowanym Liber Apologeticus, tak twierdzi jeden z komentatorów. Z kolei Edward Hills przyznaje, że nie ma tak wielu greckich manuskryptów na poparcie fragmentu janowego, jak w przypadku wielu innych fragmentów Nowego Testamentu. I to jest fakt, jest mniej. Ale to, czy czegoś jest mniej, znaczy, że tego nie ma. Istnieje jednak mnóstwo innych starożytnych dowodów rękopiśmienniczych na poparcie tego fragmentu janowego. Jak stwierdza Hills, pierwsze niekwestionowane cytaty fragmentu janowego pojawiają się w pismach dwóch hiszpańskich biskupów z IV wieku. W V wieku tekst fragmentu janowego był cytowany przez kilku ortodoksyjnych pisarzy afrykańskich w obronie doktryny Trójcy Świętej przed negacją Wandalów, którzy byli fanatycznie przywiązani do herezji ariańskiej. Też trzeba wziąć historyczny powód, bo trzeba pamiętać, że te tereny były zalane przez heretyków będących Arianami, przez Wandalów, i oni orężem wytępiali dowody. Dowody na wczesne istnienie fragmentu janowego można znaleźć w wersjach łacińskich i pismach łacińskich autorów nazywanych przez niektóre tradycje ojcami Kościoła. Wśród nich jest Cyprian, który pisał około 200-250 roku, i Kasiodor, piszący w latach około 480 i późniejszych, a także starołaciński rękopis z V lub VI wieku oraz także Speculum, traktat zawierający tekst starołaciński, i znajduje się również ten fragment janowy w większości późniejszych rękopisów Wulgaty oraz w klementyńskim wydaniu Wulgaty. Także są wewnętrzne dowody na włączenie fragmentu janowego. W XII wieku twórcy westminsterskiego wyznania wiary zaakceptowali włączenie pierwszego listu Jana 5:7-8 i wykorzystali go do obrony doktryny Trójcy Świętej. Inni, wierząc, że fragment ten jest fragmentem Pisma Świętego, przedstawili wewnętrzne dowody na jego włączenie. Dowody te, pochodzące z samego fragmentu, były cytowane wielokrotnie przez wieki w obronie tego fragmentu i doktryny Trójcy, którą on wspiera. I takim jednym z autorów jest Matthew Henry, piszący, żyjący w latach 1662-1714. Był on walijskim nonkonformistycznym komentatorem Biblii i znany jest powszechnie jako wierny, pokorny, pobożny, ortodoksyjny sługa Ewangelii, kochającym duszpasterzem był i mądrym duchowym ojcem według tych, którzy go opisywali. I był znany ze swojego objaśnienia Starego i Nowego Testamentu, obecnie znanego jako komentarz Matthew Henry'ego. Wartość jego komentarzy nie leży w ich krytycznym, ale praktycznym i pobożnym nacisku. I tenże Henry nie był zaniepokojony
wsparciem greckiego manuskryptu z pierwszego listu Jana 5:7-8, ale w odniesieniu do tego właśnie fragmentu mówi, zarzuca się, że wiele starych greckich manuskryptów go nie ma. Nie będziemy tutaj wchodzić w kontrowersje. Wydaje się, że krytycy nie są zgodni co do tego, które manuskrypty go zawierają, a które nie. Ani też nie informują nas wystarczająco o integralności i wartości manuskryptów, które przeglądają. Ale niech rozsądni użytkownicy kopii zajmą się tą sprawą. Istnieją pewne racjonalne przypuszczenia, które wydają się wspierać obecny tekst i czytanie, czyli takie jak czytaliśmy na początku, pierwszy list Jana, 5 rozdział, 7 i 8 werset. I sekcja w komentarzu Henry'ego do 1, 2 i 3 listu Jana została ukończona pośmiertnie przy użyciu notatek i pism Henry'ego. W tym względzie Henry podaje kilka racjonalnych przypuszczeń. Pierwsze takie przypuszczenie. Jeśli przypuszczalnie usunęlibyśmy werset 7 albo werset 8, zależy od tego, która wersja jest, wygląda to jak powtórzenie tego, co było zawarte w wersecie 6. I to nie przypisuje tak szlachetnego wprowadzenia tych trzech świadków, jak to robi wersja z pełną wersją fragmentu janowego. Drugi argument przytaczany przez Henry'ego: zauważono, że wiele kopii czyta, używa tej wyróżniającej klauzuli na ziemi. Są trzej, którzy świadczą na ziemi. Jest to widoczna opozycja do jakiegoś świadka lub świadków w innym miejscu niż na ziemi i dlatego przeciwnicy tekstu mówią nam, że należy przypuszczać, że klauzula ta została pominięta w większości ksiąg, które chcą werset 7. Ale z tego samego powodu powinno być tak we wszystkich. I weźmy na przykład werset 6. Nie byłoby teraz naturalnie i właściwie dodane, albowiem są trzej, którzy świadczą na ziemi, chyba że powinniśmy przypuszczać, że apostoł powiedziałby nam, że wszyscy świadkowie są tacy, jacy są na ziemi, podczas gdy zapewniłby nas, że jeden jest nieomylnie prawdziwy, a nawet tak, że sam jest prawdą. A więc tutaj widzimy kolejny, trzeci argument. Zauważono, że nawet w tekście greckim istnieje różnorodność odczytań tego fragmentu. To też jest bardzo znamienne. Także mamy kolejny fragment mówiący o tym, że siódmy werset jest bardzo zgodny ze stylem i teologią apostoła Jana. Jest więc najbardziej odpowiedni dla dykcji i Ewangelii tego apostoła, aby wspomnieć o Duchu Świętym jako świadku Jezusa Chrystusa, bo przecież o tym Jan pisał m.in. w Ewangelii Jana. Także piąty argument. O wiele łatwiej byłoby przepisywaczowi, transkrybentowi, odwracając wzrok lub przez zaciemnienie kopii, która została zatarta lub zniszczona na górze lub na dole strony lub zużyta w takich materiałach, na jakich starożytni musieli pisać, zgubić i pominąć stronę, niż interpolatorowi ją wymyśleć i wstawić. Musiałby być bardzo zuchwały i bezczelny ten, kto miałby nadzieję uniknąć wykrycia i wstydu, a także bluźnierca, który odważyłby się wprowadzić dodatek do rzekomo świętej księgi. I szósty dowód. Trudno jest przypuszczać, że kiedy apostoł przedstawia wiarę chrześcijanina w przezwyciężaniu świata i fundament, na którym opiera się w przylgnięciu do Jezusa Chrystusa, oraz różne świadectwa, które zostały dane Jezusowi Chrystusowi na świecie i powinien pominąć najwyższe świadectwo, które mu towarzyszyło, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, że chciałby wnioskować, jak to czyni w wersecie 9. Tak więc w trzech świadkach na ziemi nie ma ani całego świadectwa Boga, ani rzeczywiście żadnego świadka, który jest prawdziwie i bezpośrednio Bogiem.
przeciwnicy Trójcy, antytrinitarni, przeciwnicy tego tekstu będą zaprzeczać, że albo duch, albo woda, albo krew jest samym Bogiem, ale w naszym obecnym czytaniu jest to szlachetne wyliczenie kilku świadków i świadectw potwierdzających prawdę Pana Jezusa i boskość Jego instytucji. Oto najdoskonalszy skrót motywów wiary w Chrystusa, poświadczeń, które Zbawiciel przynosi ze sobą oraz dowodów naszego chrześcijaństwa, które można znaleźć, jak sądzę, w Księdze Bożej, na podstawie której nawet rezygnując z doktryny o boskiej Trójcy, tekst jest zgodny i godny wszelkiej akceptacji. I też Henry mówi, że mając te racjonalne podstawy po naszej stronie, kontynuujemy, następnie kontynuuje dyskusję na temat samego fragmentu z jego Trójcą niebiańskich świadków, kończąc tę sekcję stwierdzeniem, że ci trzej świadkowie, będąc bardziej różni niż trzej poprzedni świadkowie, nie są tak właściwie podkreśleni, że są jednym, jak być jedno dla jednego i tego samego celu i przyczyny lub zgadzać się w jednym i w jednej i tej samej rzeczy między sobą i w tym samym świadectwie z tymi, którzy składają świadectwo z nieba. Jest też taki autor Dabney. Autor z XIX wieku, Robert Louis Dabney, zwrócił uwagę na to, że pierwszy list Jana, 5 rozdział od 7 do 8 wersetu, nie jest pozbawiony świadków w XIX wieku. Wśród nich dobrze właśnie znany był ten Dabney, o którym powiedziałem. Był najbardziej widoczną postacią i wiodącym przewodnikiem teologicznym dla amerykańskiego południowego kościoła prezbiteriańskiego. I najbardziej płodnym pisarzem teologicznym, można by nawet tak powiedzieć, i można wiele innych punktów na jego temat pozytywnych zaznaczyć. Jako kaznodzieja, nauczyciel, pisarz w równym stopniu osiągnął rozpoznawalność i pomógł zreorganizować historyczną wiarę kościołów reformowanych w obliczu teologicznego fermentu, który zaznaczył się we wcześniejszych latach XIX wieku. I o tekście tego fragmentu janowego Dabney jasno pisał, mówił: często kwestionowany tekst w 1 Jana, 7 werset rozdziału 5, również dostarcza nam dobrego przykładu wartości tego wewnętrznego dowodu, który niedawni krytycy twierdzą, że odrzucają. Wewnętrzne dowody przemawiające przeciwko temu wykluczeniu tego fragmentu janowego znajdują się w następujących mocnych punktach. I te punkty Dabneya są następujące. Po pierwsze, jeśli zostanie wykluczony pierwszy list Jana, 5 rozdział, 7 do 8 wersetu z tego miejsca, gdzie się znajduje, męski przedimek, liczebnik i inne części zgadzają się bezpośrednio z trzema rodzajami. Natomiast w tym momencie, jeżeli oddzielimy to, no to będzie trudność gramatyczna, tak? No bo mamy rodzaje męskie, a potem mamy trzy rodzaje nijakie. I ta trudność gramatyczna jest nie do pokonania. Bardzo jasno pokazuje, że nie można wyłączyć tego fragmentu z tego miejsca. Jeśli te słowa zostawimy, no to zgadzają się bezpośrednio z dwoma męskimi i jednym nijakim rzeczownikiem, gdzie zgodnie z dobrze znaną zasadą składni męskie z grupy kontrolują płeć przed nijakim i z nim związany jest taki tutaj charakter tej wypowiedzi, która w pełni jest harmonizowana, jeżeli jest prawidłowo właśnie zastosowane to. Po drugie, jeśli dokona się wycięcia tego wersetu, ósmy werset, który następuje po szóstym, po wycięciu,
daje nam bardzo niezręczną i najwyraźniej bezsensowną powtórkę świadectwa ducha dwa razy w bezpośrednim następstwie. Dziwne. Po trzecie, jeśli wycięcie zostanie dokonane tego wersetu, to wówczas propozycja na końcu ósmego wersetu, a ci trzej zgadzają się w jednym, zawiera niezrozumiałe odniesienie, a ci trzej zgadzają się z tym wspomnianym jednym. Czym jest ta wspomniana jedność, z którą ci trzej się zgadzają? No, nie ma podstaw. Jeśli siódmy werset zostanie pominięty, nie ma żadnej takiej tutaj więzi. I tak, siódmy werset musi pozostać. Niech siódmy werset pozostanie, a wszystko będzie jasne. Trzej ziemscy świadkowie świadczą o wspomnianej jedności, którą stanowią Ojciec, Słowo i Duch. I całość wtedy jest spójna, co stanowi bardzo mocny wewnętrzny dowód na autentyczność tego tekstu, który mamy razem z tym wersetem w tym miejscu. Więc to przemawia za tym, żeby w tym miejscu ten werset był. Następnie Dabney przypomina swoim czytelnikom o okolicznościach, w których apostoł Jan pisał swój pierwszy list. Celem tego listu było ostrzeżenie odbiorców przed zwodzicielami, co mamy zaświadczone w drugim rozdziale, 26 wersecie. Pierwszy list Jana. Drugi rozdział, 26 werset. To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. I ci, których herezja od dawna przepowiedziana została, została w tamtym czasie, gdy Jan to pisał, rozwinięta i charakteryzowała się zaprzeczeniem właściwego synostwa, odwiecznego synostwa Pana Jezusa Chrystusa i wcielenia, czyli wcielenia Jezusa Chrystusa. W odpowiedzi na tę herezję w 5 rozdziale 1 listu Jana, werset 7, apostoł deklaruje jedność Ojca, Słowa i Ducha i to z najściślejszą, najciaśniejszą dokładnością. Ogłasza właściwe człowieczeństwo Jezusa oraz rzeczywiste wylanie i zastosowanie przez Ducha Świętego tej wody i krwi, których wylania sam był naocznym świadkiem i o których tak dobitnie świadczy w swojej Ewangelii apostoł Jan w rozdziale między innymi 19, wersecie 34 i 35. I wtedy mamy pełną harmonię. 19 rozdział, wersety 34-35. Lecz jeden z żołnierzy włócznią bok jego przebudł i zaraz wyszła krew i woda. A ten, który to widział, zaświadczył o tym i prawdziwe jest świadectwo jego i on wie, iż prawdę mówi, abyście wy wierzyli. Teraz, gdy słyszymy, jak apostoł mówi swoim dzieciom w rozdziale 5 i 4 i 3 tego pierwszego listu, że dwie herezje, przed których uwiedzeniem zamierzał ich ustrzec przez ten list, pierwszy list Jana, to zaprzeczanie synostwa Chrystusa wobec Boga i zaprzeczanie Jego wcielenia i widzimy, jak w swoim końcowym świadectwie wyklucza dokładnie te dwa błędy. Podsumowując, czy nie trudno uwierzyć, że w tych okolicznościach napisałby cokolwiek innego niż to, co przypisuje mu właśnie ten otrzymany tekst? Jeśli pozostawimy siódmy werset, tak jak powinniśmy go zostawić, to cały fragment jest sformułowany z apostolską mądrością, aby od razu wykluczyć obydwie herezje. I tenże Dabney swobodnie przyznaje, że zgodnie ze ścisłą tradycją greckich manuskryptów nie ma silnego wsparcia manuskryptowego dla włączenia 1 Jana 5:7 w tym miejscu, ale tutaj Kościół łaciński stoi w opozycji do Kościoła greckiego. Istnieją silne podstawy, aby twierdzić, że tekst Pisma Świętego obecny na wschodzie otrzymał
złośliwą modyfikację z rąk słynnego Orygenesa. Ci, którzy są najlepiej zaznajomieni z historią opinii czy tam nauki chrześcijańskiej, wiedzą najlepiej, że Orygenes był wielkim zepsuciem i źródłem, a przynajmniej najwcześniejszym kanałem prawie wszystkich spekulatywnych błędów, które nękały Kościół w późniejszych wiekach. Nie wierzył w pełne natchnienie i nieomylność Pisma Świętego, utrzymując, że natchnieni ludzie zrozumieli i stwierdzili wiele rzeczy niejasno. To była opinia Orygenesa, a dokładniej opinia o opiniach Orygenesa, którą mamy zachowaną do dziś. Wyraźnie zaprzeczał według tego świadectwa Orygenes współistotnej jedności osób i właściwemu wcieleniu bóstwa. Te same tezy, najwyraźniej potwierdzone w doktrynalnych różnych pismach, różnych fragmentach odczytów, które mamy do przeglądu, są takim świadectwem. Opinie Orygenesa na temat Trójcy Świętej wahały się między sabellianizmem a arianizmem, według tego, co mamy jako jego świadectwo, jego wypowiedzi. I teraz, jeżeli chcesz w szczerości zaufać Słowu Bożemu, to jako czytelnik Słowa Bożego musisz w świetle tych faktów wybrać. Ja sądzę, że dojdziesz w sposób prosty do wniosku wraz ze mną, że ciężar takiego faktycznego odzwierciedlenia rzeczywistości przemawia w znacznym stopniu za tym, że tekst pierwszego listu Jana 5, 7, 8 musi być w wersji, którą przeczytałem na samym początku. Mianowicie, że tutaj mamy świadectwo, że antytrynitarze, znajdując pewne kodeksy, których te doktrynalne odczyty zostały już utracone przez rozwiązłą krytykę Orygenesa i jego szkoły, pracowicie je rozpowszechniali, a także robili wszystko, co odważyli się dodać do pominiętych podobnych odczytów. Więc tutaj namnożyli tego pełno. Teraz mamy też świadectwo dwudziestowiecznego pisarza Hillsa Edwarda. W XX wieku coraz więcej chrześcijan zaczęło wierzyć, że fragment janowy nie jest właściwie częścią Pisma Świętego w tym miejscu, gdzie jest, ponieważ został wykluczony z wielu współczesnych im wersji Pisma Świętego. Jednak pobożni mężczyźni i kobiety nadal podtrzymują włączenie tego fragmentu w tym miejscu. Wśród nich jest między innymi właśnie tenże wspomniany Hills. Hills był wybitnym absolwentem łaciny, Phi Beta Kappa na Uniwersytecie Yale. Uzyskał również tytuł licencjata w Westminster Theological Seminary i tytuł doktora nauk teologicznych w Columbia Theological Seminary oraz tytuł doktora nauk teologicznych w zakresie krytyki tekstu Nowego Testamentu na Harvardzie. Jednak spośród tych szkół krytyki tekstu Hills zachował surowy konserwatyzm, mimo że jego uczelnie uczyły odwrotnie. I tenże surowy konserwatyzm był powodem, dla którego znalazł się wśród najzagorzalszych zwolenników Textus Receptus. I Hills twierdzi, że tekst fragmentu janowego rzeczywiście nie ma greckiego rękopiśmienniczego wsparcia w wielu fragmentów Pisma Świętego. Erasm pominął tekst fragmentu janowego w pierwszym wydaniu z 1516 roku swojego drukowanego greckiego Nowego Testamentu, ale przywrócił go w swoim trzecim wydaniu z 1522. I według Hillsa Erasm ponownie wstawił ten fragment na podstawie rękopisu 61, który został później poparty obecnością fragmentów w kodeks Rivianus na marginesie 88 i 629. Niektórzy uważają, że włączenie to było wynikiem podstępu, gry. Ale jakakolwiek mogła być bezpośrednia przyczyna, w ostatecznym rozrachunku to nie podstęp był odpowiedzialny za włączenie fragmentu janowego do Textus Receptus, ale użycie go
w kościele łacińskojęzycznym. To właśnie ten zwyczaj sprawił, że ludzie poczuli, że to czytanie powinno zostać włączone do tekstu greckiego i chętnie je tam utrzymywali po jego włączeniu. Możemy wierzyć, że za tym zwyczajem stała Boża opatrzność w celu zachowania tekstu Pisma Świętego w takiej wersji, jak Bóg chciał, aby dotarło to do nas. Jak chciał Bóg generalnie. Jak wspomniałem, Hills dostarcza wystarczających dowodów na to, że fragment ten był używany na długo przed XV wiekiem. I to jest dosyć silna tutaj hipoteza. Istnieje jednak więcej dowodów na włączenie tego fragmentu niż tylko to. Na podstawie zewnętrznych dowodów jest co najmniej możliwe, że tekst fragmentu janowego jest odczytem rękopisu, który w jakiś sposób wypadło z greckiego tekstu Nowego Testamentu, ale zostało zachowane w tekście łacińskim poprzez użycie w kościele rzymskokatolickim, w kościele łacińskojęzycznym. A ta możliwość rośnie coraz bardziej w kierunku prawdopodobieństwa, gdy weźmiemy pod uwagę wewnętrzne dowody. I te wewnętrzne dowody, po pierwsze, skąd wziął się tekst fragmentu janowego, jeśli nie jest autentyczny? I jak został interpolowany do łacińskiego tekstu Nowego Testamentu, jeśli nie jest autentyczny w tym miejscu? Dlaczego nie zawiera zwykłej formuły trynitarnej, a mianowicie Ojca, Syna i Ducha Świętego? Dlaczego wykazuje pojedynczą kombinację, nigdy nie spotykaną gdzie indziej, Ojca, Słowa i Ducha Świętego? Jest to dosyć ważne, żeby umieć na te pytania sobie odpowiedzieć. Po drugie, pominięcie fragmentu janowego wydaje się pozostawać fragmentem wtedy niekompletnym się staje ten fragment, tak? Czyli jeśli pominiemy fragment janowy z 5 rozdziału, z 7-8 wersetu, to wtedy powstanie tam dziura nie do załatania. I ponieważ powszechnym zwyczajem biblijnym jest przedstawianie uroczystych prawd lub ostrzeżeń w grupach po 3 lub 4, na przykład powtarzające się 3 rzeczy, tak, 4 z Księgi Przysłów i stale powtarzający się refren za 3 występki, za 4 proroka Amosa. Dlatego też zgodnie z biblijnym zwyczajem autorów biblijnych można oczekiwać, że w pierwszym liście Jana 5:7-8 formuła są trzej, którzy dają świadectwo, zostanie powtórzona co najmniej 2 razy. Kiedy tekst fragmentu janowego jest zwarty i zawarty, wtedy formuła jest powtarzana 2-krotnie. Kiedy tekst fragmentu janowego jest pominięty, wtedy formuła jest powtarzana albo uwidoczniona tylko raz, co wydaje się nieharmoniczne i dziwne. Kolejny argument. Pominięcie fragmentu janowego wiąże się z trudnościami gramatycznymi. Gramatycznymi, czyli dotyczącymi tutaj właśnie rodzajów. Słowa duch, woda i krew są rodzaju nijakiego. Ale w pierwszym liście Jana 5:8 są traktowane jako męskie. Jeśli tekst fragmentu janowego jest odrzucony, jeśli byśmy go wyjęli stamtąd, to właśnie powstaje taka trudność. I trudno jest wyjaśnić tę nieprawidłowość. Zwykle mówi się, że w pierwszym Jana 5:8 duch, woda i krew są spersonalizowane i to jest powód przyjęcia rodzaju męskiego. Trudno jednak zrozumieć, w jaki sposób taka personalizacja miałaby pociągnąć za sobą zmianę rodzaju nijakiego na męski. Przecież to nie ma najmniejszego sensu. W wersecie 6 słowo duch wyraźnie odnosi się do Ducha Świętego, trzeciej osoby Trójcy Świętej. Z pewnością w tym wersecie słowo duch jest spersonalizowane, a mimo to użyto rodzaju nijakiego. Dlatego, ponieważ personalizacja nie spowodowała zmiany płci w wersecie 6, nie można jej uznać za powód takiej zmiany w wersecie 8. Jeśli jednak tekst fragmentu janowego zostanie zachowany,
powód umieszczenia rzeczowników rodzaju nijakiego, duch, woda i krew w rodzaju męskim, staje się oczywisty, naturalny. Było to spowodowane wpływem rzeczowników ojciec i słowo, które są rodzaju męskiego, a więc hipoteza, że tekst fragmentu janowego jest interpolacją, czyli dołączoną w tym miejscu, jest pełna trudności, a nawet niemożliwości. Także mamy w XXI wieku świadectwo, pogląd na temat pierwszego listu Jana 5:7 przez wieki podtrzymywany przez wielu pobożnych ludzi był taki, że fragment ten i jego świadectwo o Trójcy Świętej muszą zachować swoje miejsce w Piśmie Świętym. Tak więc dlatego ja to świadectwo podtrzymuję i podtrzymuję ten fragment jako natchniony przez Boga, to raz, a po drugie jako będący we właściwym miejscu, pożyteczny dla doktryny. Podobnie jak nasi bracia w poprzednich wiekach, podtrzymuję wiernie świadectwo biblijne i doktryny Trójcy Świętej zawartej w pierwszym liście Jana 5, od 7 do 8, aby wszyscy ludzie mogli poznać naszego trójjedynego Boga, Ojca, Słowo i Ducha Świętego. Moje zdanie już na początku zaakcentowałem na całym właśnie temacie ciąży chęć robienia różnego rodzaju uproszczeń. I należy po pierwsze pamiętać, że pierwszy list Jana 5, rozdział 7 i 8 werset. To jest Słowo Boże i przypomnę, jak ono tutaj się prezentuje w wersji bez wykluczeń. To jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, werset 7 i 8. Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie, Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są i ci trzy są, które świadczą na ziemi, Duch, woda i krew, a te trzy są ku jednemu. Oczywiście, jeśli ktoś tłumaczy Textus Receptus, to ma te słowa włączone, ale jeśli ktoś tłumaczy Nestle Alanda lub podobne teksty, które nie zawierają i komunikuje, że Biblia jego jest tłumaczeniem tego rodzaju podstawy, no to nie można od niego oczekiwać, żeby włączał wbrew rękopisom teksty, które nie występują w jego tekście źródłowym. I nie mam o to pretensji, dlatego że praca każdego rodzaju tłumacza jest tutaj jak najbardziej mile widziana i możemy, wiedząc o tych właśnie podstawach, jak najbardziej wiele błogosławieństw uzyskać, czytając te lub inne tłumaczenia. Zachęcam do tego, żeby zapoznawać się ze Słowem Bożym i czytać. Każdy fragment Słowa Bożego ma moc, która jest nam przydatna do życia w pobożności i wierze. Niech Wam Bóg błogosławi.